Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale Anna Mandrela. Zachęcam jak zwykle do subskrypcji, do wspierania kanału. Dzisiaj jestem w Dąbrowie Górniczej, gdzie odbyło się spotkanie z panem Stanisławem Michalkiewiczem i z autorem jego biografii, panem Tomaszem Cukiernikiem. Bardzo serdecznie witam panów. Cieszę się, że przy okazji jest okazja, żeby zadać kilka pytań. Najpierw do autora biografii. Skąd taki pomysł i jak długo to trwało, zebranie wszystkich informacji i napisanie książki? Pomysł stąd, że taka wybitna postać jak pan Stanisław Michalkiewicz do tej pory nie miała swojej biografii. Więc koniecznością było to, żeby tę lukę uzupełnić. No i mam nadzieję, że w jakiś sposób mi się to udało zrobić. Pan Stanisław był sceptyczny na początku. Początkowo tak, ale jak pan Cukiernik mnie przekonał, że moje życie pewne tam elementy takie interesujące miało, no to się przekonałem, ale ogarnęły mnie mieszane uczucia, bo jak już biografowie piszą biografię, to nieomylny to znak, że pora umierać. Mam nadzieję, że to jeszcze nie nastąpi tak szybko. No i że czytelnicy też będą zainteresowani, bo ja to oczywiście wiele rzeczy się dowiedziałem o sobie z tej biografii, o których nie wiedziałem, na przykład ten cały zespół tematów z Instytutu Pamięci Narodowej, no trochę wiedziałem, ale na przykład nie wiedziałem, jak się nazywali moi prześladowcy i tak dalej, co oni tam raportowali, więc to nawet dla mnie było interesujące. No i opinie o mnie, zarówno takich osób mi życzliwych, jak i osób nieżyczliwych. Ja zresztą, tak jak tutaj pan Tomasz mówił, że ja nie chciałem cenzurować tych wypowiedzi, między innymi dlatego, że oprócz tego, że tam jestem przeciwnikiem cenzury, ale również dlatego, że doceniam swoich wrogów, bo wie pani, gdybym nie miał wrogów, to bym nabrał podejrzeń, że to, co robię, może jest w ogóle nieważne. Natomiast jak mam wrogów, to znaczy, że przynajmniej ich to interesuje, że mi tam wymyślają. No to dobrze, to czego innego publicysta może chcieć? I co ciekawe, w tej książce czytelnicy mogą również znaleźć, chociaż drobnym maczkiem, list, który rzekomo miał nie istnieć. Co to jest za historia, jak pan dotarł do tego? Według adwersarzy pana Michalkiewicza ten list nie istnieje, przynajmniej według niektórych. Natomiast historia jest taka, że w roku 2018 była sprawa, taka kwestia tej restytucji imienia żydowskiego i pan Stanisław Michalkiewicz oficjalnie w swoich wypowiedziach powoływał się właśnie na ten list, który Światowa Organizacja Restytucji Imienia Żydowskiego miała przesłać do Ministerstwa Sprawiedliwości. I właśnie na temat tych właśnie, tam chodziło tak naprawdę o poprawki do ustawy reprywatyzacyjnej, które ta organizacja żydowska chciałaby wprowadzić, żeby w polskiej ustawie te poprawki wprowadzić tak, żeby były po prostu korzystne dla nich, czy z ich punktu widzenia. No i pan Stanisław Michalkiewicz powiedział, że taki list przyszedł do Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast adwersarze twierdzili, że takiego listu w ogóle nie ma, że on to sobie wymyślił. No wtedy... No i mówili do pana Stanisława Michalkiewicza, żeby skoro taki list jest, żeby go pokazał. No to wtedy pan Stanisław Michalkiewicz odpowiadał, że no nie może pokazać tego listu, ponieważ on nie był adresatem tego listu, tylko Ministerstwa Sprawiedliwości, więc proszę się zwrócić do Ministerstwa Sprawiedliwości. I rzeczywiście zwrócono się do Ministerstwa Sprawiedliwości, ale w pewnym sensie ministerstwo odpisało wtedy w sposób zmanipulowany na to zapytanie dziennikarskie. Ja to dokładnie opisuję w książce. Natomiast już abstrahując od tego, ja też chciałem dotrzeć do tego listu, ponieważ okazało się, że dalej nie było wiadomo, tak? Kiedy pisałem biografię w 2020 roku, dalej nie było wiadomo, czy ten list był, czy tego listu nie było. Znaczy oficjalnie, prawda? Pan Stanisław cały czas twierdził, że był. No więc wysłałem zapytanie dziennikarskie, jakby drugie,
do Ministerstwa Sprawiedliwości. To było w styczniu 2021 roku. I do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi, mimo tego, że ministerstwo ma 2 tygodnie na udzielenie takiej odpowiedzi, mimo moich monitów telefonicznych i mailowych i zapewnień ze strony urzędników z biura prasowego, że oczywiście tę odpowiedź otrzymam. No więc skoro nie otrzymałem odpowiedzi, ponieważ jestem dociekliwym dziennikarzem, postanowiłem, skoro nie do adresata, to postanowiłem zapytać się nadawcy tego listu, czyli Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego. No i wysłałem do nich maila z zapytaniem, czy taki list jest. No i ku mojemu zdziwieniu na drugi dzień dostałem odpowiedź. A w tej odpowiedzi było tak naprawdę pytanie, po co mi to? Pytali się, po co? Dlaczego się o to pytam? Dlaczego chcę zobaczyć ten list? No więc zgodnie z rzeczywistością, zgodnie z prawdą, podpisałem im, że są tego typu kontrowersje, ponieważ niektórzy twierdzą, że nie ma, że inni, że jest. Chciałem przeciąć te kontrowersje i uzyskać prawdę, czyli jak naprawdę jest, czy ten list jest, czy go nie ma. I wtedy dostałem następnego maila z Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego, w którym odpisano mi, że ten list nie jest żadną tajemnicą, nie ma tam nic tajemniczego, ani nic do ukrycia i przesyłamy cały list w załączeniu, tak więc ten list otrzymałem i w całości go publikuję w książce. List tak naprawdę, ja go otrzymałem w 2 wersjach językowych, bo tam była wersja angielska i wersja polska. Z pieczątką Ministerstwa Sprawiedliwości, kiedy wpłynął do ministerstwa. Także w takiej wersji, ja publikuję wyłącznie wersję polską, list ma 8 stron i jak ktoś ma lupę, to sobie może tam dokładnie wszystko przeczytać, o co chodziło. Panie Stanisławie, w tym kontekście muszę dopytać, bo ostatnia nasza rozmowa telefoniczna to było w lipcu tego roku i wtedy rozmawialiśmy na temat nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, gdzie partia rządząca tak głośno mówiła, że to załatwia kwestie roszczeń żydowskich. Pan mówił, że nie załatwia i później jakiś czas potem była konferencja prasowa, gdzie była zaprezentowana Pana propozycja ustawy przeciwko 447, no i z tego co widziałam, to była jedna konferencja prasowa i temat ucichł i jak to dalej wygląda, czy to dalej będzie gdzieś podejmowane? No nie, dlatego że ten mój projekt ustawy, który był krótki, nie został wniesiony pod obrady Sejmu, dlatego że pod obrady Sejmu trafił projekt obywatelski. Tam organizował tą całą akcję zbierania podpisów pan Robert Bąkiewicz i tu uzyskał, zdaje się, ponad 200 tysięcy podpisów, także całkiem sporo. Ten projekt trafił pod obrady Sejmu, bo musiał trafić, bo takie są tu zasady, ale no, został skierowany do komisji i tam utknął. No i jest w tej tak zwanej zamrażarce. Jest w zamrażarce sejmowej. Myślę, że no, ale co teraz w tej sytuacji? No bo z jednej strony później była tutaj ta opcja pana projektu, ale o tamto też jakoś już później nie walczono. Jak teraz ta sytuacja wygląda? Czy powinno się dalej jakoś o tym mówić? Proszę pani, nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo ja mam takie sporadyczne kontakty z posłami do Sejmu. Z panem Bąkiewiczem też mam sporadyczne kontakty. No, wygląda na to, że nikt się o to nie upomina. Czyli nikt nie walczy. Tak. Dlaczego tak jest, no to ja tego nie wiem. Być może, że pan Robert ma jakieś inne zajęcia, które go absorbują, że już nie może się tam 10 srok za ogon łapać, ale wydaje mi się, że dobrze było do tego tematu wrócić, dlatego że on do nas wróci. On do nas wróci, pani Georgetta Mosbacher zresztą to otwartym tekstem mówiła, a również sekretarz stanu Antony Blinken w kwietniu tego roku wysłał list właśnie do Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego. Ta informacja była publikowana w mediach, ja stąd wiem, bo przecież nie mam żadnych szpiegów tam w sekretariacie stanu, chociaż żałuję tego oczywiście. No i powiedział, że ta kwestia restytucji mienia to jest jednym z priorytetów Departamentu Stanu pod jego kierownictwem i ja w to wierzę, bo on
sam ma korzenie pierwszorzędne białostockie, więc z całą pewnością mówi prawdę. A skoro tak, no to znaczy, że sprawa wróci. I to być może w najmniej odpowiednim dla Polski momencie, kiedy będzie bardzo łatwo wymusić na Polsce różne ustępstwa. Dlatego uważałem i uważam, że należałoby się zabezpieczyć trochę, bo tak jak wspomniała Pani o tej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, tam chodziło o dopisanie trzeciego paragrafu do artykułu bodajże 56 tego kodeksu, że nie można stwierdzić nieważności decyzji administracyjnej, nawet podjętej z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od wydania tej decyzji albo ogłoszenia tej decyzji minęło 30 lat i inne osoby nabyły prawa. No to rząd tak tłumaczył, że to jest nowelizacja, która zapobiegnie roszczeniom żydowskim odnoszącym się do własności bezdziedzicznej. Moim zdaniem tak nie jest. Jeżeli ona czemukolwiek zapobiegnie, to zapobiegnie dochodzeniu roszczeń przez obywateli polskich, których mienie zostało znacjonalizowane w okresie PRL-u, bo te nacjonalizacje dokonywały się z rażącymi naruszeniami prawa, a w drugiej połowie lat 80. na tym mieniu znacjonalizowanym uwłaszczyła się nomenklatura, w każdym razie na wielkiej części tego mienia. Także jeżeli czemukolwiek ta nowelizacja mogłaby zapobiec, to właśnie temu i wychodzi paradoksalnie, ja nie wiem, czy taka była intencja autorów tej nowelizacji, ale wychodzi paradoksalnie naprzeciw interesom uwłaszczonej nomenklatury. No ja chociażby rozmawiałam z siostrzeńcem Adama Doboszyńskiego, który jeszcze żyje, ma ponad 90 lat, który stara się jest to postępowanie ubiegać o majątek Doboszyńskich w Chorowicach i teraz to też może być przez to utrudnione właśnie. No z całą pewnością, wie Pan, ja znam taką sprawę z Lublina. Takich właścicieli przedwojennych jeszcze majątków chyba Ciecierzynie. I tam był oprócz dworu, to był park i bardzo podobno ładny, no i tam trochę ziemi takiej rolniczo użytkowanej. I oni z tego, na podstawie dekretu o reformie rolnej, zostali z tego majątku wyzuci. Zresztą w sposób sprzeczny, bo to nie był majątek, który by podlegał dekretowi o reformie rolnej. No ale stało się tak, zostali znacjonalizowani. No i potem próbowali dochodzić swoich praw już po transformacji ustrojowej, a co się okazało, że tam w tym parku lubelscy prawnicy podzielili ten park na działki, wybudowali sobie rezydencję. No i oczywiście oni się tam dobijali, nawet do Strasburga się dobili, ale o ile wiadomo, nic im to nie dało. Także to pokazuje, jak to wygląda w praktyce i obawiam się, że ta nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego tylko nadałaby pozory legalności tym wszystkim praktykom. Na koniec chciałam dopytać o zakaz mszy trydenckiej, ponieważ kilka dni temu na Pana blogu się ukazał artykuł, również właśnie w kontekście tego motu proprio papieża Franciszka zakazującego mszę trydencką i również taka inna była msza na morzu, Pan o tym wspomniał, To akurat bardziej było uzasadnione, dlatego że msza żeglarska rzeczywiście była w epoce wielkich odkryć geograficznych odprawiana na tych statkach, które były małe i bardzo silnie kołysały się na oceanicznej fali. W związku z tym manipulacje z winem były niemożliwe, w każdym razie niebezpieczne. W związku z tym ksiądz odprawiający tę mszę konsekrował tylko chleb.
Dlatego ta msza żeglarska nazywała się suchą mszą. No ale w miarę rozwoju żeglugi te statki były coraz wygodniejsze, w związku z tym tego niebezpieczeństwa kołysania już można było uniknąć i wtedy msza żeglarska została rzeczywiście zakazana. To pan kapitan Eustazy Borkowski tam strasznie orczył to negatywnie. Natomiast jeśli chodzi o mszę trydencką, no to z uzasadnienia i z wypowiedzi różnych watykańskich dostojników można było odnieść wrażenie, że papież Franciszek traktuje mszę trydencką jako rodzaj deklaracji politycznej, takiej wymierzonej w stolicę apostolską, że to nie chodzi o tam, no moim zdaniem chyba tak nie jest, chyba to jest alergiczna taka reakcja. No i szczerze mówiąc, nie bardzo to rozumiem, dlatego że ja jestem jeszcze katolikiem przedsoborowym. I msza trydencka miała jedną wielką zaletę. Przede wszystkim to wszystko w języku łacińskim się odbywało. Właściwie dwie wielkie zalety miała, bo dzięki temu, że liturgia się odbywała w języku łacińskim, to nawet w najbardziej zapadłej wiejskiej parafii ci parafianie, którzy byli w jakiś sposób związani z kościołem parafialnym, jako chórzyści czy jako jakieś bractwo, no to oni musieli tę kościelną łacinę trochę liznąć. Chociaż po to, żeby na przykład podczas procesji Bożego Ciała wyśpiewywać po łacinie Ewangelię, tam nawet quimam ducat me vivit propter me, to pamiętam z dzieciństwa, że tak właśnie ten chór śpiewał. No i druga taka wielka zaleta, to, no i to oczywiście, powiedzmy sobie, zbliżało katolików i do siebie, i do stolicy apostolskiej, bo każdy wiedział, że to jest kościół rzymski, prawda? A druga zaleta to taka, że gdziekolwiek katolik by się nie pojawił na mszy, to zawsze był u siebie, wszędzie był u siebie, bo wszędzie było tak samo. Teraz już trochę, jak jest gdzieś w obcym kraju, to siedzi trochę jak na tureckim kazaniu, bo już to wszystko w innym języku. I jeszcze jest jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, że wystąpiła bardzo daleko idąca różnica między konstytucjami soborowymi dotyczącymi liturgii, a praktyką, jaka się po Soborze Watykańskim wytworzyła. Otóż te konstytucje soborowe dopuszczają wprawdzie języki narodowe, ale wyjątkowo, a nawet tam, gdzie te języki narodowe są w liturgii dopuszczone, to z dużym naciskiem tam stwierdzają te konstytucje soborowe, że wierni powinni się uczyć i umieć teksty modlitw i hymnów po łacinie. Tymczasem praktyka, jaka się wytworzyła po Soborze, poszła w zupełnie innym kierunku. Wyjątkiem się stała liturgia łacińska, a normą stały się te w językach narodowych liturgia. Nie wiem, co to się stało. Nie wiem, co się stało, dlaczego tak się stało. No, ale myślę, że dobrze by było odpowiedzieć na to pytanie. Tylko ja nie mam oczywiście takich możliwości, ani takich kompetencji. Czytałem taką książkę Roberto Di Matteo o Soborze II Watykańskim i podczas tej lektury odniosłem wrażenie, że się dowiedziałem, na czym polegał tak zwany duch Soboru. Na Soborze, i to wyraźnie wynika z tej książki Roberto Di Matteo, zawiązały się dwa stronnictwa, takie postępowe i konserwatywne. No to było normalne, bo jedno drugich mogło przekonywać i tak dalej, to nie było w tym nic nadzwyczajnego. Potem to stronnictwo postępowe zaczęło nabierać z czasem coraz większych cech konspiracji. Ale to też jeszcze nic nadzwyczajnego, ci konserwatyści też się mogli konspirować. Problem się zaczął w tym, i moim zdaniem taka jest przyczyna, że ta konspiracja postępowa, ona przetrwała po zakończeniu Soboru. I to właśnie ten duch Soboru sprawił, że praktyka poszła w zupełnie innym kierunku. Na koniec, panie Tomaszu, co pana najbardziej zaskoczyło i jak pan scharakteryzuje
pana Stanisława po zebraniu tych wszystkich informacji? Czy potwierdza się to, co pan myślał przed napisaniem książki, czy zupełnie inna postać? No, zaskoczyło mnie wiele rzeczy. Mogę powiedzieć o takiej jednej. Mianowicie w 1989 roku, może powiem już od początku, zbieram materiały w różnych miejscach, między innymi w Archiwum Unii Polityki Realnej. I właśnie tam natrafiłem na takie pismo, które pan Stanisław Michalkiewicz przesłał do wtedy jeszcze Ruchu Polityki Realnej na spotkanie, ponieważ nie mógł w nim uczestniczyć i jakby informował, dlaczego nie może uczestniczyć, i tam zawarł pewne tezy polityczne na ówczesny czas. Właśnie natrafiłem na to pismo i przeczytałem i byłem zaskoczony właściwie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że pan Stanisław Michalkiewicz napisał, że Zachodowi zależy wyłącznie na robieniu interesów w Polsce, to znaczy nie chodzi o tam obalanie komuny, tam nie chodzi o jakieś prawa człowieka, prawa obywatelskie i tak dalej, tylko po prostu chodzi o czysty biznes. Druga rzecz, pan Michalkiewicz napisał, że Polska przepoczwarza się z bolszewizmu w Republikę Bananową. I patrząc z perspektywy tych ponad już 30 lat, wiele osób stwierdzi, że rzeczywiście tak się stało. Zarówno jedna rzecz, jak i druga, tak? Czyli Zachód robił u nas biznes, no i Polska się przepoczwarzyła, tak? Z bolszewizmu w Republikę Bananową. Może oczywiście nie wszyscy, tak? Ale wiele ludzi to widzi, wiele ludzi potrafi podać wiele argumentów, że właśnie tak się stało. Natomiast to z punktu widzenia dzisiejszego dnia, tak? Kiedy widzimy, co się stało przez te ponad 30 lat. Natomiast w roku 89, kiedy jeszcze nawet nie było, właściwie zaczynał się wtedy okrągły stół, tak? To myślenie Polaków było całkowicie inne i nikt sobie w ten sposób nie myślał jak pan Stanisław Michalkiewicz. Oczywiście pan Michalkiewicz nie jest żadnym prorokiem. On to po prostu sobie wydedukował, ponieważ na zasadzie związku przyczynowo-skutkowego, tak? I zbierając materiały do książki, właśnie wiele tego typu dedukcji można zauważyć. I to samo się dzieje, to samo, właściwie w ten sam sposób pan Michalkiewicz opowiada na spotkaniach, tak, czy na nagraniach, czyli opowiada o rzeczach, których nie widzą wszyscy dookoła, natomiast on to sobie sam wydedukował i o tym opowiada i otwiera ludziom w ten sposób oczy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Rozmawiałam z panem redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem, z panem Tomaszem Cukiernikiem i zachęcam państwa, żeby sięgnąć po książkę, bo moi widzowie pewnie mają i pozytywne, a niektórzy mają negatywne, różne opinie, bo jeden w komentarzu kiedyś dałam link do pana Michalkiewicza i dostałam odpowiedź, że a jak to Michalkiewicz, to on nawet nie otwiera, bo coś tam, więc no, moim zdaniem warto przeczytać, nieważne jaką kto ma opinię po prostu. Mogę dodać, w książce zawarte są zarówno opinie na temat pana Michalkiewicza, opinie ludzi, którzy go kochają, ludzi, którzy go nienawidzą, jak i ludzi takich neutralnych, więc jest całe spektrum poglądów i wtedy czytelnik może sobie wyrobić swoje zdanie na temat pana Michalkiewicza właśnie dzięki temu, że przeczyta opinie różnych ludzi, którzy mają różny stosunek do niego. Także nie jest to żadna hagiografia, tylko starałem się książkę napisać w sposób jak najbardziej obiektywny i dlatego też dopuściłem do głosu właśnie również osoby, które są niechętne panu Michalkiewiczowi. Bardzo serdecznie dziękuję państwu. Na koniec zachęcam, żeby pozostawić kciuki w górę, żeby subskrybować, żeby wspierać kanał również w ten sposób, żeby rozpowszechniać dalej ten i inne programy. Serdecznie dziękuję.